Na program zaprasza Gnie Express. Tradycyjne zasady nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz jak witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku Magazynu z Zakułka. Szanowni Państwo, ciepłe dni już mamy, pełne lato przed nami. Coroczny problem z nagrzewaniem się auta w słońcu. Jak... Zminimalizować to nagrzewanie, jak szybko wystudzić wnętrze. O tym właśnie w dzisiejszym magazynie. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Szanowni Państwo, odwieczny problem właśnie z nagrzewaniem auta w okresie letnim, choć niekoniecznie musi to być lato, wystarczy pełne słońce, tak jak, tak jak właśnie dzisiaj. I po dosłownie 10-20 minutach zamknięte auto zaparkowane w słońcu, mamy temperaturę w środku bliską 50 nawet stopni. Jak temu przeciwdziałać? Oczywiście marzeniem każdego kierowcy mieć miejsce parkingowe zadaszone, zacienione, no ale nie, oczywiście nie zawsze, nie zawsze da się to zrobić, da się tak zaparkować. Najprostszą metodą, aby zminimalizować tą operację słońca do wnętrza naszego auta jest stosowanie po prostu mat ma różnego rodzaju. Maty w formie odblaskowej, czyli z takiego sreberka, najczęściej stosowane na przednią szybę, gdyż przednia szyba jest najbardziej pochyloną szybą zazwyczaj w samochodzie i przez nią najwięcej tego światła wpada nam do wnętrza i nagrzewa najbardziej deskę, deskę rozdzielczą. Deska rozdzielcza, najbardziej odsłonięty element bardzo dużo temperatury przyjmuje. No i też tą temperaturę potem musi oddać, prawda? Stąd te podnoszenie się temperatury we wnętrzu. Czyli stosowanie mat na przednią szybę. Od środka bądź też na zewnątrz też można stosować popularne maty. Myślę, że każdy każdy wie jak taka mata wygląda również w zimę niektórzy kierowcy stosują, aby szyba nie szroniła się od zewnątrz. Dobry rezultat daje. Jeżeli takiej maty nawet nie mamy, samo pochylenie osłon przeciwsłonecznych tych które, mamy, tych, które mamy fabrycznie zamontowane w aucie już powoduje, że te 10 cm mniej tych promieni słonecznych dochodzi na przykład na same siedzenia, tapicerkę, wnętrze auta. Oczywiście tych samych fizycznych zabezpieczeń auta może być wiele. Możemy szmatki stosować powieszone, przytrzaśnięte w szybie każdej, praktycznie, czy też wręcz całe pokrowce na samochód, ale to oczywiście wszystko wiąże się z niewygodą zakładania, zdejmowania, potem trzymania tego, chowania. Też warto wspomnieć, że od słupka B w samochodzie do tyłu z szybami bocznymi i tylną, praktycznie możemy zrobić co chcemy, czyli je po prostu przyciemnić. Z szybą przednią oraz szybami bocznymi kierowcy i pasażera praktycznie na fabrycznych, w fabrycznym wydaniu szyb już praktycznie nic się nie da zrobić, gdyż każda ingerencja w takie, takie przyciemnienie szyby powoduje, że już ten stopień przepuszczalności światła będzie przekroczony. I możemy mieć z tego tytułu po prostu nieprzyjemności podczas kontroli policji, czy też problemy z badaniami technicznymi. Także bo fabryczne szyby już zazwyczaj w 100% samochodach już mają tą graniczną wartość przepuszczalności, one są już zazwyczaj przyciemnione, zielone, czy też przydymione. Dlatego z tymi szybami przednią przed i przednimi bocznymi nie bardzo możemy nic zrobić. Za to, od słupka B w tył idąc, wszystkie szyby praktycznie możemy naprawdę przyciemnić i to dość, dość znacznie. Oczywiście, w granicach rozsądku, żeby sam, samemu sobie nie strzelić w kolano i nie ograniczyć sobie e, widoczności, chociażby przy, przy prostych manewrach cofania. Ja zawsze staram się parkować w ten sposób aby przez tą przednią szybę jak najmniej tego światła e, wpadało. E, co to znaczy? Jeżeli, nie wiem, parkuję około godziny 11, przodem do słońca, a mam zamiar wrócić koło 16, to tak zostawiam. Bo o 16 to słońce będzie już zupełnie w innej pozycji i na przedniej szybie już tych promieni bezpośrednich słońca nie będzie, będą z tyłu. Dlatego, jeżeli mam tylko możliwość, zawsze uwzględniam sposób mojego parkowania do tego, gdzie, jakie położenie ma akurat słońce. I tylko oczywiście trzeba wiedzieć, jak to słońce po niebo skłonie nam się przesuwa. No dobrze, ale stało się, wnętrze się nagrzało do naprawdę wysokiej temperatury, nie mieliśmy osłon na szyby, nie ustawiliśmy się tyłem do słońca, nie było takiej możliwości i tak dalej. Oczywiście pojazdy wyposażone w klimatyzację, kierowca wsiada, od razu, odpala klimatyzację. Czy to da e, wymierny skutek, Większym, większą efektywnością klima się wykaże w momencie, kiedy ta temperatura znacznie się e, obniży we wnętrzu. Czyli przed uruchomieniem, przed e, rozpoczęciem jazdy najlepiej otworzyć możliwie nawet wszystkie, wszystkie drzwi, e, łącznie nawet z bagażnikiem, wymienić to nagrzane powietrze na, na nowe. Klima będzie mniej, bardziej wydajna, szybciej nam schłodzi, schłodzi samo wnętrze. Oczywiście nie, nie tak szybko, też nie każdy ma czas, żeby tu czekać nie wiadomo ile czasu na postoju i schładzać auto przed jazdą. Oczywiście zaczynamy jazdę. Ja osobiście podczas jazdy, żeby jeszcze przyspieszyć studzenie wnętrza auta, uchylam tylną szybę w drzwiach. Uchylam tylko, aby przyspieszyć tą wymianę powietrza właśnie w środku. Każdy samochód zazwyczaj jest wyposażony w takie wywietrzniki. One są ukryte pod tapicerką zazwyczaj z tyłu auta, a to w bagażniku, a to pod zderzakiem. Ale w takiej sytuacji, gdzie, te, gdzie naprawdę chcemy, aby szybko to powietrze się wymieniło, należałoby troszeczkę temu pomóc. Czyli uchylam naprawdę dosłownie centymetr, dwa, jedną szybę aby te powietrze wpadające przez wloty w desce rozdzielczej szybciutko uciekało, uciekało mi przez, przez szybę, a nie krążyło gdzieś do fabrycznych wylotów w aucie. Troszeczkę dyskomfortu jest przy tym, no bo oczywiście uchylona szyba hałasuje, szumi, ale naprawdę, naprawdę przyspiesza to ten moment wymiany gorącego powietrza. Szybciej schodzimy auto e, klimatyzacja ma mniej do pracy bardziej komfortowa będzie wtedy i podróż oczywiście. E, I auta które posiadają e, no właśnie. To działa. Oczywiście zamiast zamiast tej szyby e, auta które posiadają szyber tak, tak jak ten Oczywiście też pomaga samo uchylenie tego i ta wymiana powietrza następuje szybciej jeszcze. Szybciej to gorące powietrze nam wywieje z wnętrza. Jeszcze taka wzmianka, może już nie z tym z samym wnętrzem auta, ale z tym, że jak wnętrze auta, to i nam też jest gorąco, prawda? Osoby, które posiadają klimatyzację w aucie, często niestety ustawiają ten nawiew prosto, Prosto na siebie. Tutaj uczulam wszystkich, że to jest bardzo niezdrowe. Nawiew ustawiamy nigdy na twarz, gdyż osoby, które są podatne na jakieś zakażenia, mogą jakieś infekcji się nabawić, angina. No można powiedzieć, że murowana. Dlatego ustawiamy nawiew nigdy, nigdy na twarz. Nogi, góra, góra głowy, ewentualnie tors, ale nigdy, żeby nam klimatyzowane powietrze nie wiało prosto, prosto w nos, prosto w twarz, prosto gdyż to jest po prostu zwyczajnie niezdrowe. Też warto wspomnieć, Szanowni Państwo, że po, po pozbyciu się tej nadmiaru, nadmiaru temperatury w środku, warto ją utrzymywać w optymalnym dla siebie zakresie. Optymalna temperatura około 20 stopni, no ale każdy z Państwa też ma jakiś tam swój... Swój próg komfortu Szanowni Państwo, no podsumowując dzisiejszy odcinek e, Zastosowanie najprostszej nawet tej maty Która jest do kupienia za kilka złotych Na każdej stacji benzynowej, w każdym markecie e, Duży efekt przyniesie nam e, Potem w takie słoneczne dni Jak e, dzisiejszy e, Parkować, tak jak mówiłem Nie zawsze się da, ale warto pomyśleć o tym Czy czasem zmiana kierunku parkowania nie, przy, nie przyniesie nam dobrego Właśnie efektu i cóż, no, lato przed nami i wyzwania przed nami. E... Życzę powodzenia w chronieniu się przed upałami. No bo w aucie upał nie jest fajny, fajny jest na plaży dan jeziorem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia następny wtorek.